Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, dzisiaj e, troszkę zmiana scenerii Gdyż e, mam małą awarię e, komputera I nagrywam z laptopa, więc e, z góry przepraszam za wszelkie szumy Ale biegłem z, języką, z językiem na brodzie Aby zakupić mikrofon do laptopa Żeby już ten dźwięk nie był aż tak straszny Mam nadzieję, że słychać dobrze i względnie wyraźnie Zapraszam do analizy partii z turnieju e, z cyklu Grand Chess Tour Gdzie gra Jan Krzysztof Duda, gra Magnus Carlsen z Pragnanandą, z nastoletnim super arcymistrzem. Partia niezwykle myślę, że ciekawa i pokazująca, raz, że geniusz Magnusa Karlsena, a dwa, że no też taką kreatywność, powiedzmy, Pragnanandy, który rozegrał tutaj wiele ciekawych partii. I o dziwo w momencie nagrywania tego filmu mamy 27 kwietnia. Pragnananda prowadzi w tym turnieju, co jest wielką niespodzianką. Zapraszam serdecznie do analizy partii. Tutaj Magnus rozpoczął ruchem skoczkiem na F3. Oczywiście to są troszkę stare partie. Ja nadrabiam trochę zaległości z tego turnieju, i tutaj nastąpił ruch D5, posunięcie E3 ze strony Magnusa, skoczek F3, C4, atak w centrum. Posunięcie E6, skoczek zagrał na C3, posunięcie C5, D4 i skoczek na C6. Bardzo częsty obrazek w gambicie hetmańskim, niezwykle symetryczny. Plus białych jest taki, że jestem po więcej, ale to jest taki malutki plus. Oczywiście pozycja może nabrać zupełnie różnego charakteru. Jest taka piękna walka w centrum z jednej i z drugiej strony. Magnus wybił na D5 pionka. Pionek wybił na D5. Jasne, że można tutaj oczywiście też odbić skoczkiem, tak też się gra. Po tym ruchu można na przykład z goniec zagrać, na, zagrać gońcem na D3, zrobić ryszadę i tak dalej. Po wybiciu jednak na D5, goniec zagrał na B5. Ten ruch ma na celu przede wszystkim na chwilę związanie skoczka. Nie chcemy tego skoczka wybić, to znaczy jeżeli nadarzy się fajna okazja, jak najbardziej. Ale chodzi też głównie o to, żeby tutaj odbić tego pionka i zyskać właśnie, tak też poszło i zyskać tutaj izolowanego pionka ze strony czarnych. To znaczy tak, ta pozycja jest równa, to jest kwestia gustu, kto jakim kolorem wolałby grać te pozycje. Są zwolennicy czarnymi oczywiście, ja wolę to grać białymi z tego względu, że zawsze to grałem, ale to takie małe dygresyjne tutaj wspominki. I teraz tak, czarne zagrały gońcem na d7 po prostu z obroną, prosta sprawa i dzięki temu białe robią szybko roszadę. Goniec zagrywa na pole D6 i skoczek wraca na F3. No właśnie, skoczek wraca na F3, dlatego, żeby troszeczkę pilnować pole H2. Czasami są takie myki w stylu bicie na H2, skoczek G4 i wchodzi szybko Hetman na H4. Trzeba na takie taktyczne zagrywki uważać. Dlatego też Magnus wrócił tym skoczkiem. Goniec zagrał na E6, aby obronić tutaj oczywiście pionka. No, i trzeba się teraz zająć e, grą e, lekką. E, trzeba się zająć lekką figurą, kolejną, która nie jest wyprowadzona. No i tak też się dzieje. Jest prosty ruch B3. Tu, tu nie ma jakichś genialnych posunięć ze strony białych, e, ani e, też e, ze strony czarnych. Poruszacie czarnymi, goniec zagrał na B2, goniec G4. Związanie, no ale tutaj od razu jest to potraktowane H3, i teraz czarne mają do wyboru, oczywiście wybić albo odejść. Nastąpiło odejście, no i trzeba teraz też, znaczy to, w ogóle związanie jest takie paskudne Trzeba bardzo uważać no G4 mogłoby być nieco ryzykowne I troszkę osłabić króla białego Mogłoby to jak najbardziej Więc goniec zwraca na E2 to są też takie typowe ruchy, które zapobiegają takim paskudnym związaniom. Wiesza zagrywa na C8, w myśl zasady zajmujemy wolne linie lub półotwarte i skoczek na H4. No Magnus to Magnus oczywiście wymyślił sobie taki ruch z skoczkiem na bandzie. On takie rzeczy oczywiście potrafi grać. Chodzi to, to, to oczywiście jest dobry ruch to jest wymuszenie albo wybicia tutaj gońca, albo zagranie gońcem na G6. W partii goniec zagrał na G6, ale jakby było bicie na E2. To zdecydowanie odbijamy skoczkiem, z uwagi na to, że tutaj już pilnujemy punkt D4. Bardzo ważna kwestia, i będziemy się w, tak, w takiej sytuacji na przykład nastawiać tylko na grę na tego pionka izolowanego. Zwróćmy uwagę, że na przykład, jakbyśmy zdjęli lekkie figury, to pozycja białych byłaby bardzo przyjemna, z uwagi właśnie na bardzo dużą słabość na D5. Lecz w tej sytuacji pragnę zagrał gońcem na G6. No i tutaj Magnus wybił gońca, co jest OK. No bo para gońców zostaje po stronie białych i skoczek zagrywa na B5. Kolejna droga do tego, żeby fajnie tego izolowanego pionka przyblokować. No w ogóle temat z izolowanym pionem jest, myślę, że bardzo ciekawy. Czasami izolowane pionki są tak kąśliwe, że głowa mała, ale to musi nastąpić w pewnym momencie fajny przełom. Tutaj Magnus bardzo dobrze blokuje, a zadam wam przy okazji takie pytanie. Kto grał w szachy w taki bardzo dobry sposób przeciwko izolowanym pionkom? Podpowiem, że był to mistrz świata, już taki, powiedzmy, no chyba mogę powiedzieć starszej daty. Troszeczkę dajcie znać w komentarzu, kto, kto to był. Mam nadzieję, że ktoś tam odpowie. Dobrze, jestem przekonany zresztą. Tutaj Goniec zagrał na B8 i Goniec zagrał na F3. Posunięcie jak najbardziej, celujemy tutaj w piona, prosta sprawa. Jest A6, jest skoczek D4 i wieża zagrała na E8. No tutaj widzimy Hindus gra prawidłowo w szachy, no zdrowo przede wszystkim, to jest ważne. Jakbyśmy na przykład w tej sytuacji zagrali skoczkiem na E5, to w ogóle tego gońca nie musimy stąd zabierać. Możemy po prostu zagrać wieża na C1 i grać sobie dalej w szachy, co jest właśnie ciekawe, bo głównie chodzi o to, żeby grać pod tego izolowa izolowanego pionka, ale to już powtarzam po raz kolejny. Wieża e8, skoczek postanowił zbić na c6, no właśnie. Kwestia jest taka, że w pewnym momencie oczywiście pozbywamy się tutaj, znaczy pozbywamy siebie, e, mówiąc ze strony białych, możliwości nacisku na izolowanego piona, tworząc pionki złączone, tak, tak zwane wiszące, ale tu się pojawiła słabość też na a6, więc no na dwoje babka wróżyła. Tutaj są takie schematy, bym powiedział, Rubinsteinowskie. Rubinstein kiedyś właśnie pięknie grał te schematy białymi. Herman D3, prosta sprawa, atakujemy pionka. Pionek zagrał sobie w tym momencie na A5 i wieża A na C1. Bardzo ważna kwestia, zwróćmy uwagę, trzeba grać wieżami na wolne linie, trzeba próbować tutaj podważać wiszące piony, atakować wiszące piony. Skoczek zagrał na E4, no i co teraz tutaj wykonać? Magnus, oczywiście ten skoczek na E4 jest dobrą figurą. A jak to jest dobra figura, i mamy okazję wymienić to za figurę nieco słabszą, naszą, chociaż uważam, że Goniec F3 jest dobrą figurą, ale oczywiście skoczek lepszą, wymiana jest jak najbardziej korzystna. Tutaj Hindus wybił wieżą, ale jakby było wybicie pionkiem. No to pozycja białych robi się jeszcze lepsza. Właśnie to jest ta znajomość e, oceniania dobrze sytuacji w końcówkach. Magnus robi to rewelacyjnie. Zresztą nie tylko Magnus oczywiście, ale w tym wypadku należałoby wybić hetmana i po wybiciu na d8 goniec d4 z blokadą, oczywiście linii, blokadą takiego zagrania jak c5. Plan byłby prosty. Wieża c4, wieża z f na c1, naciskamy na punkt c6. Kwestia techniczna. Ja myślę, że to jest wygrana pozycja białymi. E, w tej sytuacji jednak wieża zbiła na E4, co jest lepszym zagraniem. Wieża zagrała na C2 subtelnie, spokojnie, w stylu Magnusa zdecydowanie. Właśnie też warto zwrócić uwagę na to, że kto ma mniej wysp pionowych, ten ma prawdopodobnie lepszą sytuację. To jest dobry przykład, dlatego że. Białe mają dwie wyspy pionowe, zwróćmy uwagę. Pionki tutaj na skrzydle hetmańskim są jedną wyspą pionową, a tutaj te pionki na królewskim drugą. W przypadku czarnych to jest jedna wyspa pionowa, to jest druga, a pionek A5 jest trzecią wyspą pionową. Więc im mniej wysp, tym lepiej dla, dla tej strony. Wieża zagrywa na H4, wieża z F na C1. Widzimy, że tutaj Hindus się przyszykuje, szykuje się na mata, no jakiś Hetman H2 grozi. Czasami poświęcenia można brać pod uwagę, ale to raczej y, nie wchodzi w grę w tym momencie. Ale wieża na czwórce też sobie może dobrze działać. I teraz po Hetman D6 wiele osób tutaj, prawdopodobnie wiele osób by myślało o takim posunięciu g3, ale tu wisi pionek, prawda? Więc w g3 raczej nie. Ale ruch F4 już bardziej. No i właśnie nad, nad czymś takim można tutaj e, sprawować. E, no, inaczej chcę to powiedzieć. Można oczywiście myśleć nad tym posunięciem, ale Magnus oczywiście ani jedno, ani drugie, tylko król F1. Skąd my znamy takie posunięcia jak król F8 czy król F1? No znamy. Ten ruch jest oczywiście dobry. To jest ucieczka przed szachem. Teraz za bardzo też czarne nie mogły zagrać Hetmanem na H2, dlatego że wieża po prostu zbija tutaj na przykład na C6 i kontra białych mogłaby być szybsza w centrum, a mata by po prostu nie było, bo król zawsze ucieka i te pionki go nieco tutaj chronią. W tym momencie wieża zagrała na H5, no i to jest niestety ruch po prostu słaby, po prostu słaby, no bo Magnus zagrywa Hetman na A6. Z atakiem na wieżę, z atakiem na pionka I robi się bardzo nieciekawie Szach, znaczy Zagranie Hetmanem oczywiście na H2 w tym wypadku jest bzdurką Wiadomo, wisi wieża Więc no, trzeba uciekać wieżą na F8 No i wieża zagrywa na C6 Hetman H2 e, No dobra, tutaj czarne próbują kontry No bo co innego grać w tym momencie Ale jest wieża C8 i próba dobrania się do tej wieży Goniec zagrywa na D6 Wieża tutaj na f8, goniec na f8 i w tym momencie wieża na c8. Wiąże tego gońca już na amen, można powiedzieć. Pionek więcej, grozi goniec a3. Pozycja czarnych, no nie ukrywam, jest przegrana. No ale zwróćmy uwagę, co jeszcze tutaj nastąpiło dalej Bo to, że jest przegrana, to nie znaczy, że mamy już To, już, że już wygraliśmy i mamy punkt w tabeli Wieża F5 Moi drodzy, teraz Magnus zagrał bardzo ciekawie Przeliczył sobie daleko No ale to jest dosyć łatwe liczenie W kilkunastu ruchach praktycznie można dać mata tutaj czarnymi Otóż białe Oczywiście poświęciły na F8. No nikt raczej nie ucieknie na H7, bo to jest no, koniec partii oczywiście. Tutaj po tym posunięciu po król H7 jest mat w 9 ruchach, ale nie będę chyba go przytaczał, bo tutaj hetman C8 po prostu tam w zasadzie już matujemy. Król po prostu zbił, hetman na C8 szach, król E7. Goniec a3, widzimy jakość mniej u białych, no ale król niestety ma ogromne problemy, no i tutaj e, w zasadzie nie ma już co grać, no trzeba by było się zasłonić hetmanem, co się wiąże z prostą opcją, no ale po król f6, hetman dał szach na d8, no i jest mat w kolejnym posunięciu, e, tutaj się czarne poddały, jeżeli król zagra na e5 lub na e6, bez większego znaczenia, jest mat po prostu na E7. Tak sobie to ładnie Magnus przeliczył, aczkolwiek może po prostu przeciwnik popełnił zwyczajnie błędy. Ale zwróćmy uwagę, że partie miały charakter taki, myślę, że bardzo prosty. Tutaj białe nie popisały się, znaczy białe nie musiały zagrywać jakichś fantastycznych ruchów. Po prostu wykorzystanie błędów przeciwnika i dowiezienie partii do końca, co jest na pewno. No, mistrzostwem, jakby to nie, jakby to nie zabrzmiało. Dzięki serdeczne za uwagę. No i widzimy się w kolejnym odcinku.